Nazywam się Paulina Barnaś, jestem lekarzem i jestem coachem. Jestem też żoną, mamą dwóch dorosłych synów i babcią Frania. Reprezentuję firmę Talent Center. To jest firma, która zajmuje się coachingiem indywidualnym, głównie dla kadry menadżerskiej i również rozwojem zespołów, czyli tak zwanym coachingiem zespołowym. A takim dodatkowym moim obszarem zainteresowania to jest właśnie koncepcja zmieniającego się modelu przywództwa w odpowiedzi na współczesne czasy. Akronim WUKA. Przytoczyłam go tutaj, ponieważ on w sposób taki skondensowany opisuje świat, który związany jest z rozwojem nowych technologii i z narastającym tempem zmian. WUKA to akronim, to skrót od amerykańskiego Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, czyli zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat. Pierwszy raz ten akronim pojawił się w latach 90. Dowódcy amerykańscy chcieli opisać świat, znaczy środowisko działań wojennych. I ponieważ było ono zgoła różne od tego, co znali wcześniej, to nazwali je właśnie w ten sposób. Szybko dosyć akronim ten zaczęto stosować również w biznesie, a teraz bym powiedziała, że już nawet osoby, które z biznesem nie są bezpośrednio związane, też coraz szerzej o nim mówią, więc z tego powodu również przytoczyłam go w moim wykładzie, który dotyczył właśnie tego nowego, wyłaniającego się modelu przywództwa. Transformująca obecność to jest niejako odpowiedź na ten świat WUKA. Czyli im bardziej ten świat pędzi, im bardziej nas w jakimś stopniu niepokoi, czy też wręcz przeraża, tym bardziej jest to zaproszenie do tego, żeby być obecnym. I transformująca obecność oznacza taki sposób bycia, takie zaprezentowanie się w tym świecie, które powoduje, że możliwa jest transformacja, czyli możliwa jest zmiana. Zmiana w nas samych dotycząca naszego stanu emocjonalnego, ale poprzez to, że w nas ta zmiana następuje, czyli ta transformacja wewnętrzna z niepokoju w spokój, to dzięki temu również stymulujemy otoczenie i wpływamy w ten sposób właśnie na otoczenie, umożliwiamy zmianę w otoczeniu. Coaching, powiedziałabym, nie jest zmienianiem ludzi, to tak po pierwsze. Jest właśnie zapraszaniem do tego, żeby świadomość poszerzać. I to, co jest piękne w coachingu, to właśnie to, że rolą coacha jest towarzyszenie klientowi w tym, żeby klient sobie przypomniał, kim tak naprawdę jest. I jeżeli klient pozyska tę świadomość, to on już dokładnie wie, co ma zrobić. Czyli coach nie jest od tego, żeby poszerzać świadomość odnośnie sposobów działania, tylko odnośnie jakości bycia. I o takiej świadomości ja myślę. No, to jest to, o czym mówiłam. To jest coś, co my wszyscy ludzie podzielamy, czyli właśnie pewne, powiedziałabym, ograniczenia, jeśli tak mogę powiedzieć, wewnętrzne, związane z ewolucją naszego mózgu. Jest ta część ewolucyjnie starsza, zwana mózgiem gadzim i zwana układem limbicznym, która działa instynktownie i która na nagłe zmiany działa często oporem albo próbą kontrolowania czegoś, czego się kontrolować nie da. Pojawiają się negatywne emocje. I gdzieś to bym powiedziała, że to może być ta taka wewnętrzna, niemalże fizjologiczna blokada przed zmianą.
I trzeba sobie to znowu uświadomić. I jeżeli ja już mam świadomość, no to mogę znaleźć jakieś sposoby poradzenia sobie z tym. I drugą taką barierą jest, i to powiedziałabym z mojego coachingowego doświadczenia, wie pan, taka niewiara we własne możliwości. To znaczy ona na poziomie werbalnym często się pojawia, ale na poziomie emocjonalnym już tak często jej nie obserwuję. I znowu rolą coacha jest to, żeby klient przypomniał sobie siebie i żeby przypomniał sobie, co tak naprawdę sobą reprezentuje. To jest czasem na przykład zaproszenie klienta do tego, żeby sobie przypomniał, jak sobie radził w sytuacjach bez wyjścia w przeszłości. I nagle klient odkrywa, że pewne zasoby wewnętrzne on już posiada. Na tym właśnie polega coaching. Odniosłabym się w ten sposób, że powiedziałabym, że coaching na pewno nie jest psychoterapią, wręcz nie może być psychoterapią. Coachowie akredytowani w poważnych organizacjach to są coachowie, którzy działają zgodnie z kodeksem etycznym i tenże kodeks etyczny nakazuje coachom, żeby zgodnie z pewnymi standardami prowadzić proces coachingu. Czym się różni coaching od psychoterapii? Psychoterapia bardzo często adresuje pewne sytuacje z przeszłości, zwane traumami na przykład, które w jakiś sposób blokują daną osobę przed pójściem dalej i osiągnięciem tego, o czym marzy na przykład. I tego typu praca to jest praca dla specjalisty, terapeuty, dla osoby odpowiednio wykwalifikowanej. Jeżeli coach jest terapeutą, to oczywiście może taki kontrakt z klientem uzgodnić, natomiast większość coachów nie jest terapeutami i w związku z tym, zgodnie z kodeksem etycznym, my tą przeszłością i tymi traumami się nie zajmujemy. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że tutaj przyjechałam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest tutaj kilka powodów tego. Po pierwsze, ciekawe, inspirujące wykłady. Wspaniali, młodzi ludzie z otwartą głową i sercem. To mi też się niesamowicie podoba. No i cieszę się, że tutaj przyjechałam na Podkarpacie, bo dawno nie odwiedzałam Rzeszowa, więc dzisiaj wieczorem mam zamiar się rozejrzeć, co się w tym pięknym mieście zmieniło.